Rozpoczyna się rewitalizacja zabytkowej elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu. W tej chwili nowy inwestor zaczyna prace związane z zabezpieczeniem dachu wieży wodno-zegarowej. To są prace, które nakazał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oraz śląski wojewódzki konserwator zabytków. I te prace są prowadzone w uzgodnieniu właśnie ze śląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków według zaakceptowanego projektu budowlanego i zaakceptowanego harmonogramu. Remont wieży wodno-zegarowej ma potrwać około 2-3 miesięcy. Kolejne prace będą postępowały w zakresie już powiedzmy szerszym, natomiast związanym już to będzie z powstaniem dokumentacji i tak dalej, szerszym zakresem. Jesteśmy na etapie powstawania dokumentacji projektowej i szukania finansowania dla tego przedsięwzięcia. Właścicielem elektrociepłowni Szombierki od sierpnia 2022 roku jest grupa Arche. Ta ma w planach przeznaczyć obiekt na różne cele – edukacyjne, kulturalne i gastronomiczne. Co jednak najważniejsze, EC Szombierki zostanie obiektem postindustrialnym i ogólnodostępnym dla wszystkich. My wchodzimy tam, gdzie już nikt nie wejdzie. Porzucone całkowicie i tam. I okazuje się, że można. I można na tym pieniądze zarabiać i nawet dobre pieniądze. A jeżeli tak dużo obiektów straciliśmy, to jest produkt zostaje niszowy. My bardzo mało nam zostanie tego sakrum, jakby tych wartości, które były przed nami. Bo niewiele zabrakło, a taki właśnie los spotkałby elektrociepłownię Szombierki. Poprzedni właściciel, spółka Rezonator, która kupiła obiekt od firmy Fortum w 2016 roku za nieco ponad 800 tysięcy złotych, nie zrobiła z nim nic. Ten podmiot powstaje 2 tygodnie wcześniej z kapitałem założycielskim symbolicznym, że tak powiem. No i faktycznie za grosze, bo chyba tak muszę to określić, no, za grosze. Wykupuje ogromny obiekt z ogromnymi terenami. Później ten obiekt jest rozgrabiany systematycznie z roku na rok. Już w ostatniej fazie łącznie z kostką granitową, no naprawdę ogromna dewastacja. Zmienia się władza, no jest oczywiście cała akcja, różnego rodzaju działania, łącznie z działaniami prokuratorskimi. Teraz jest nadzieja, że najgorsze już za elektrociepłownią Szombierki, choć do pełnego sukcesu droga jest jeszcze daleka.